Witajcie serdecznie z Bolesławca, do którego dziś Was zapraszamy. Trwa bowiem bolesławieckie święto ceramiki, a naszym gościem jest dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Kornel Filipowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Będziemy zdradzać tajemnicę, co tu się będzie działo, bo święto oczywiście z ograniczeniami za sprawą koronawirusa, ale jednak moc atrakcji tak czy siak. Udało nam się przede wszystkim podjąć decyzję, a potem machina zaczęła pracować na wysokich obrotach. Bardzo krótki czas. Zwykle święto przygotowujemy przez rok. W tym roku to były 2,5 miesiąca. Czyli wyzwanie logistyczne ogromne. Ogromne. Natomiast oczywiście może zacznę od tego, czego nie będzie. Parady nie będzie, tej takiej wielkiej karnawałowej parady ceramików. No i ograniczyliśmy ilość wystawców. Tutaj na Bolesławieckim, tym pięknym rynku, mamy około 80 wystawców. W zeszłym roku było ich ponad 100. Jednym słowem, staramy się zadośćuczynić temu reżimowi, który nakłada na nas minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, ale z drugiej strony staramy się jak gdyby powrócić do normalności. Wszyscy tego już tak oczekujemy pewnie. Bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą nie wiem, czy Pani wie, ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Optymizmu. Dlatego tak optymistycznie mówimy, że wszystko będzie dobrze, że jest wprawdzie mniej wystawców, ale za to powierzchnia jest większa. Powierzchnia dzięki temu jest większa. Poza tym wyprowadziliśmy nasz targ, nasz jarmark na ulicę Prusa, także wszystkie te, tak mi się wydaje, wszystkie te obostrzenia niezbędne są zachowane. Dlaczego warto przyjechać? Czy warto przyjechać całą rodziną, z dziećmi? Czy tych atrakcji jednak nie zabraknie? Dla każdego coś miłego. No myślę, że dla nas kluczowe są wydarzenia związane z ceramiką. No i powiem tak, że dzisiaj o godzinie 17 będziemy uroczyście otwierać 26. Bolesławieckie Święto Ceramiki i pokazywać to, co jest najbardziej ceramiczne w naszym mieście. I na tę okazję przygotowaliśmy nową wystawę w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, nowe wzornictwo w ceramice artystycznej bolesławieckiej. Tam prezentują się nasi wzornicy z największych i nie tylko zakładów ceramicznych. Oprócz tego ceramika artystyczna, bo przecież nie tylko garnki, nie tylko tak zwane bunzloki, ale rzeźba. 56. najdłużej trwający w Polsce plener ceramiczny, w tym roku nie międzynarodowy. Postawiliśmy na naszych bolesławieckich artystów, wydobyliśmy ich z zakamarków zapomnienia i pomyśleliśmy sobie, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Dodatkowo mamy plener ceramiczny dla amatorów, czyli ci, którzy raczkują w tej sztuce, mogą pod okiem mistrzów szkolić się, mogą zdobywać szlify. Naturalnie ważne jest to, co robią też i zaprzyjaźnione instytucje. Muzeum Ceramiki to też piękna wystawa, nowa, artyści dla nowego muzeum, które ma niedługo powstać, i Perełka. Taką nową twarzą naszej ceramiki w tym roku jest Jan Kandyd-Pawłuśkiewicz, twórca ANAWA. Osoba niemal kultowa, jeżeli chodzi o muzykę, nie tylko klasyczną, ale muzykę rozrywkową, ale tworzący też piękne dzieła, tak zwany żel art, bodaj jedyny w Polsce, i my to pokazujemy w naszym Centrum Wiedzy, w naszej Bibliotece Miejskiej. Czyli inna twarz artysty, nie tylko muzyka, ale jak się okazuje, inne predyspozycje, inne możliwości. No oczywiście, artysta ma wiele twarzy, bo inspiruje go wiele, wiele impulsów, które przychodzą. Akurat tutaj się udało, pan Jan się na to zgodził, ale to nie tylko wystawa, bowiem będziemy prezentować w sobotę o godzinie 19 w naszym kościele na Placu Zamkowym monumentalne, piękne dzieło muzyczne Jana Kantego Pawłuśkiewicza, Nieszpory ludźmierskie. Zapraszamy na to oczywiście. Mówiła Pani również o tym, co może tutaj spotkać dzieciaki. Zapraszamy do malowanego rynku. Imitacja tego naszego bolesławieckiego, do złudzenia przypominająca właśnie ten nasz rynek, znajduje się przy Bolesławieckim Ośrodku Kultury i tam dzieci będą mogły na białych kamieniczkach malować swoją wizję Bolesławca. Naturalnie nie obejdzie się też bez kameralnych koncertów, podkreślam, kameralnych. Muzyka solowa, muzyka rockowa, filmowa, no i klasyczna. Przede wszystkim klasyczna.
No i młodzi wykonawcy, bądź mniej znani wykonawcy. O 17:00 dzisiaj recital autorski Daniela Grupy. Muzyka na przykład współpracującego z Anią Wyszkoni, z Sojką, który zaprezentuje i uświetni moment otwarcia naszego festiwalu ceramicznego. Oprócz tego Kamila Bakalarczyk, Tribute to Roxette. Myślę, że to troszeczkę adresowane jest ku, wiadomo, widzowi, który interesuje się muzyką rozrywkową. Patrycjusz Gruszecki to z kolei jazz. Jazz, który będzie można usłyszeć na Placu Piłsudskiego w sobotę. Sięgamy również po, że tak powiem, zaciąg z Czech. Muzyczny zaciąg. I na Placu Piłsudskiego na scenie pojawi się tak zwany Euroband. To są muzycy i polscy, i czescy, którzy przez kilka dni przygotowali wspólny program, który zaprezentujemy jutro. Kino plenerowe. No tutaj ukłon w stronę Ennio Morricone, niedawno od nas odszedł. I wspaniała pozycja w jego dorobku Cinema Paradiso. No i coś, co u mnie szczególnie budzi żywe emocje, Dzikie historie, świetny argentyński film, znakomity. To będzie dzisiaj o godzinie 21. Ja myślę, że troszkę tej tajemnicy, co nas tu jeszcze czeka, pozostawmy. Niech wszyscy zainteresowani przyjadą, niech się przekonają na własnej skórze, albo jak są jeszcze niezdecydowani, niech szukają na naszych stronach, bo czasu antenowego już nam brakuje na to, by opowiedzieć, jak bogaty jest program mimo doby koronawirusa 26. święta Bolesławieckiego, święta ceramiki. Przybywajcie! Zachowujemy, no niestety nie w tajemnicy wszystko, bo już troszeczkę zdradziłem, natomiast oczywiście zapraszamy, tylko proszę, pamiętajmy o maseczkach, pamiętajmy o pewnym rygorze, o dyscyplinie sanitarnej. My cieszymy się z tego święta, ale troszeczkę też się boimy, żeby nasi goście zachowali się odpowiedzialnie, bo przez to okazujemy też szacunek drugiemu człowiekowi. Maseczka, dezynfekcja, dystans. Myślę, że te podstawowe zasady będą przyświecać wszystkim, którzy przybędą na Bolesławieckie Święto Ceramiki. Zapraszamy. Zapraszamy.